przyjaciele. Chcę, żebyśmy dalej sobie poszli z warsztatami w temacie komunikacji. Chcę dzisiaj mówić o zorientowaniu na drugiego człowieka, czyli popularnie zwanej empatii. Ale chcę zacząć od tego, kilka zdań chcę powiedzieć na temat tego, że w ogóle komunikacja w naszym życiu musi być zbudowana na prawdzie. Co to znaczy? To znaczy, że my nie możemy rozwijać formuły komunikacyjnej, jeżeli nie ma fundamentu prawdy. Czyli my musimy stać na prawdzie, aby komunikować prawidłowo. Nie wolno nam w komunikacji funkcjonować w kompromisie. Kompromis z prawdą to jest grzech. A grzech przynosi śmierć. Więc tak naprawdę, kiedy zaczynamy wchodzić również w komunikację, w kompromis z prawdą, to my popełniamy grzech i zaczyna tam gościć śmierć w tej komunikacji. Dam na przykład, jakieś dziedziny małżeństwa. Na przykład ludzie się ze sobą pobierają i dosyć tak automatycznie wiele z takich par wychodzi z systemu prawdy w swoich komunikacjach. No już nie komunikują w prawdzie. No znaczy nie mówię, że zawsze, ciągle, ale już w tej komunikacji zaczynają być takie dziury. Wchodzi się w jakieś tam kompromisy, dlatego że jest się małżeństwem, dlatego że mówi się, no kocham to. I tak się takie są sformułowania, ta miłość przykrywa wiele grzechów i tak dalej. To nie, to jest ze złej strony obejrzana rzecz, bo miłość, ona jest w małżeństwie jakby fundamentalna w tych relacjach. Natomiast prawda to jest jak kamień węgielny tego fundamentu. To jest jak głowica węgla. Czyli na przykład ja kocham moją żonę, ale ja z moją żoną nie wejdę w taką formułę relacyjną, która będzie nieprawdziwa, która będzie kłamliwa. Ja tam nie wejdę w to. Mimo, że ja kocham bardzo tą kobietę, ale ja tam nie wejdę w taką komunikację. Że się zgadzam na przykład, że załóżmy moja żona, jak moja żona była jeszcze nienawrócona na przykład, nie? I ona komunikowała mi, że no jakby nie chce, żebym ja do kościoła jeździł. Ona nie chce tego. No więc mimo, że ja ją kochałem, to było niemożliwe, żebym ja nie jeździł do kościoła. Więc w naszych rozmowach nigdy nie było czegoś takiego, czy też w jakichkolwiek innych formach komunikacyjnych, że okej, zgadzam się z tobą dla dobra naszego związku, nie będę do tego kościoła jeździł. Nie no, mówię, no nie no, będę. No to nie chcę, żeby się tam modlili za mnie. A mówię, nie no, też właśnie będę mówił, żeby się modlili, bo chcę, żeby się o ciebie ludzie modlili. Żeby się nawróciła i tak dalej, nie? Więc no oczywiście to kosztowało, bo to kosztuje. Ale w komunikacji zawsze musicie stać na prawdzie. Zawsze musicie stać na prawdzie. Nie ma, że coś stracicie, czy coś nie, to stracicie. I żyjcie ze stratą. I tyle. Jeżeli masz coś, masz stracić z uwagi na to, że będziesz stał w prawdzie, to strać. I bądź stratny. Po prostu. Strać i bądź stratny. Paweł o tym mówi. Szkodę powinniście ponieść. Nie sądzić się, tylko szkodę ponieść. I koniec. Nie można
po prostu w komunikacji wyjść poza system prawdy. Czyli ja na przykład obojętnie co komunikuję, jak komunikuję, to ja przede wszystkim komunikuję z miejsca stania na prawdzie. Nie, nigdy nic z tego nie wybije. Rozumiecie? Nic mnie z tego nie wybije. Więc to jest taka podstawowa rzecz, nie? I teraz jakby po tym wstępie chcę troszkę mówić na temat empatii, czyli tego zorientowania na drugiego człowieka. Na czym polega empatia w swojej istocie, w swojej jakby podstawie? Na dwóch takich rzeczach. Po pierwsze, rozpoznawaniu emocji u innych. Trzeba rozpoznawać emocje u innych. Że nie można być aroganckim na czyjeś emocje. Jeżeli chcemy prawidłowo komunikować. I po drugie, na umiejętności postawienia siebie w sytuacji innej osoby. Więc jeżeli chcemy być zorientowani prawidłowo na drugiego człowieka, to my musimy umieć rozpoznawać emocje u tego drugiego człowieka, jego emocje w danej chwili, w danym czasie. I musimy mieć umiejętność postawienia siebie w sytuacji tamtej osoby, czy też tamtych osób. Bo inaczej nie będziemy zorientowani prawidłowo na drugiego człowieka. Krótko powiedziawszy, empatia to rozumienie perspektywy i rzeczywistości drugiej osoby. Rozumienie perspektywy i rzeczywistości drugiej osoby. No i tutaj, co następuje? Jak to mówi miłość? Zdjęcie skupienia z siebie i przełożenie skupienia na drugiego człowieka. A więc, żeby się orientować na drugiego człowieka, to wchodzi już tutaj w grę miłość. W takim czy innym wymiarze. Rozumiecie? Nie mamy innego wyjścia, jak tylko kochać innych ludzi, bo inaczej się z nimi nie dogadamy. Taka to informacja na początek. Musisz kochać innych, bo inaczej się z nimi nie dogadasz. Niestety. Musisz rozumieć perspektywę i rzeczywistość drugiej osoby. Musisz rozpoznawać emocje innych osób i musisz nabyć umiejętności postawienia siebie w sytuacji innej osoby. I naprawdę do tego nie potrzeba cudów. Do tego potrzeba chęci. I do tego potrzeba samozaparcia. Bo dusza, flashbacki egocentryczne w duszy człowieka zawsze będą chciały przekierowywać uwagę na nas samych, a nie na drugiego człowieka. Będziemy chcieli przeforsować naszą rację, naszą koncepcję, będziemy wpatrzeni w siebie. Nie rozumiejąc zupełnie perspektywy drugiego człowieka. Jezus był mistrzem rozumienia perspektywy drugiego człowieka. Aby być empatycznym, musisz wyjść w swoim myśleniu poza siebie. Rozumiesz? Musisz wyjść w swoim myśleniu poza siebie, poza swoją koncepcję. I swoje własne obawy. To jest bardzo ważne. Żeby się orientować na drugiego człowieka, trzeba wyjść poza schemat swojego myślenia i poza obawy własne. Obawy przeszkadzają w komunikacji. Obawy. Kiedy raz, drugi, trzeci zaczniesz to robić, uda ci się w konkretnych jakby relacjach, rozmowach,
to zdasz sobie sprawę, że w pewnym sensie odkrywasz nowy świat. W ogóle nowy świat. Empatia powoduje, że odkrywasz nowy świat w drugim człowieku. Nowy świat. Kiedyś Duch Święty mi powiedział, mi pamiętaj, co człowiek to świat. Chcesz odkrywać światy? To odkrywaj ludzi. Chcesz być zdobywcą światów? To odkrywaj ludzi. Orientuj się na nich, a będziesz odkrywał świat. I będziesz też widział, że jest coraz więcej w takim człowieku rzeczy do odkrycia. Im bardziej się koncentrujemy na drugim człowieku, skupiamy się na nim, tym widzimy, że coraz więcej jest rzeczy do odkrycia. Odnajdujemy te rzeczy. Krok po kroku. Trzeba się na niego skierować. Jeżeli patrzymy w siebie, skupiamy się na sobie, to powstaje problem taki, że nie dostrzegamy całego obrazu rzeczywistości związanej z drugim człowiekiem. Widzimy wycinek, a mamy widzieć cały obraz. Żeby widzieć cały obraz, to trzeba się skupiać na tamtym człowieku, bo wtedy obraz ci się wyrysuje wszystkiego. Będziesz miał też strategię. Rozumiesz? Bo to się pojawi wraz z obrazem. Dostrzeżesz miejsca, których wcześniej w ogóle nie widziałeś. Zobaczysz też bardzo ważną rzecz, co pomoże w twoim osobistym uświęceniu, że nie jesteś jedyną osobą na świecie. Skupienie się na sobie powoduje, że z automatu traktujemy siebie jako jedyną osobę na świecie. Mój pogląd, moja sprawa, moja koncepcja, rozumiecie? Moje odczucia. A skierowanie się na drugiego człowieka powoduje, że dowiadujesz się, wow, nie jestem pępkiem świata. Cóż za odkrycie. Nie jestem najważniejszy. Cóż za odkrycie. Moje koncepcje nie są jedyne. Cóż za odkrycie. Musisz pamiętać, że świat jest pełen innych ludzi. I nie można uciec od ich wpływu na twoje życie. Zapamiętaj to sobie. Świat jest pełen innych ludzi. I nie uciekniesz od ich wpływu na twoje życie. Nie schowasz się w swojej głowie, w swoim domku, w swojej służbie. Nie schowasz się tam. Jak ja się przyglądam na Kościół, to są mistrzowie uciekinierki. Rozumiecie? Moja koncepcja, moja doktryna, moje przekonanie. Rozumiesz? Najczęściej to jest ucieczka. Ucieczka, ucieczka. Ja czasami na przykład słyszę, jak ludzie rozmawiają ze sobą. Jestem liderem, powinieneś mnie słuchać. Mocne mówię. Mocne. Ciekawe, co wyjdzie z tej rozmowy. Mówię, dokąd to dalej pójdzie w ogóle. Potem to mówiłem też tutaj komuś, że jak udawałem psychicznie chorego w szpitalu w Tworkach przez rok,
koledzy mnie tam zawozili na oddział dzienny. Żebym nie poszedł siedzieć, musiałem mieć dobre papiery. No i tam jechałem na rano, potem o 16 mnie odbierali, tak spędzałem jakiś czas. I miałem taką panią doktor, która nas prowadziła. Pani profesor psychiatrii. Doktor Zabska, niejaka. I ta pani doktor, jak dziś pamiętam, bo mi to Duch Święty potem przypomniał, to tak a propos tego, jestem liderem. Przypomniał mi takie coś, jak ona do nas mówiła, powiedziała tak. Mówi, pamiętajcie, drodzy przyjaciele, że autorytet się albo ma, albo się autorytetem jest. Jak się autorytet ma, to się go używa w różnych odcinkach i to jest słuszne. Ale jak się autorytetem jest, to pójdą za tobą ludzie. Po prostu. To jest wielka różnica. Że jak lider ma serce lidera, to po prostu idą za nim ludzie. I to wszystko. Trzeba pamiętać, że inni ludzie mają na nas wpływ. Nie wolno nam uciekać od tego wpływu. Nie wolno nam tworzyć tego rodzaju doktryny życiowej, aby ludzie na nas wpływu nie wywierali. Musimy się modlić, aby ludzie na nas wpływ wywierali. Bo tak musi się rozwijać nasza komunikacja międzyludzka. Jesteście sługami Bożymi, musicie być mistrzami komunikacji. Mistrzami komunikacji. Rozumiecie? To jest mega istotne. A więc nie uciekamy przed ludźmi. Ludzi zapraszamy do naszego życia. W swoich modlitwach, w swoich wyznaniach. Rozumiecie? Nie chowamy się w główkach, w służbach, we własnych poglądach, we własnych koncepcjach. Nie robimy takich rzeczy. Stoimy na prawdzie i otwieramy się na w ogóle wszystko dookoła. Tak robimy. Nie ma zapory. Rozumiecie? O wiele lepiej jest zaakceptować to, że ludzie są wokół nas, na nas wpływają i zdecydować się na budowanie relacji z tymi ludźmi i zrozumienie innych ludzi, niż próbować żyć w odosobnieniu, jakiejkolwiek formie odosobnienia. Ludzie mówią, Bóg mnie takiego stworzył. Ja mówię, nie. Diabeł cię takiego zrobił. Bóg cię takiego nie stworzył. Bóg cię nie stworzył człowiekiem odosobnionym. Bóg nie stworzył cię człowiekiem niezorientowanym na środowisko. Nie takim stworzył cię Bóg. To diabeł cię takim przerobił. A rozumiesz? On cię takim przerobił. W wyniku różnych rzeczy w życiu nabyłeś cech odosobnienia. Cech skupiania się na sobie, a nie na innych ludziach. Nabyłeś tych cech. To nie są wrodzone rzeczy. To są nabyte cechy. I teraz się musisz ich pozbyć. I to się nazywa uświęcenie. Rozumiecie? Czy pozbyć się tych cech. Bo projekt jest inny. To jest inny projekt. Widzimy Jezusa, który jest w tym projekcie. Przede wszystkim, po co tu przychodzi? Dla ludzi. W ogóle ma taką przywarę, że ich lubi. Lubi z nimi być. Takie coś ma. Bóg. To Bóg. Tak ma. Rozumiecie? Jest czas, kiedy człowiek musi się wyizolować. Jest czas, kiedy człowiek musi się skupić na pewnych sprawach związanych z jego osobą, ale to są jakieś tam czasy. Rozumiesz? Natomiast zazwyczaj to jest w ogóle, wiesz, wskakujesz na górę, szemelere balamene sebelese, a potem na dół i do ludzi. I znowu co jakiś czas na górę. Jezus więcej czasu spędzał na dole niż na górze. To jest bardzo ważne. Prześledźcie to w Biblii.
Więcej był na dole niż na górze. Więcej był w tłumie niż w odosobnieniu. Jezus, Bóg. Teraz chcę przedstawić wam takich pięć rzeczy i nazwałem to skuteczne korzystanie z empatii. Czyli praktyczne zorientowanie się na drugiego człowieka. I po pierwsze, bardzo ważne, umiej odłożyć na bok swój punkt widzenia i postaraj się zobaczyć rzeczy z punktu widzenia drugiego człowieka. Po prostu. Umiej odłożyć na bok swój punkt widzenia. Większość chrześcijan ma problem, że świat grzeszy. To jest patologiczne myślenie. Grzesznik grzeszy i się cieszy. I to zaakceptuj. Zaakceptuj grzech w ludziach. Bo kto to zrobił? Jezus. Jezus zaakceptował grzech w ludziach. Co to znaczy? Czy to znaczy, że zaakceptowanie czyjegoś poglądu oznacza wyjście z prawdy? Nie. Ja akceptuję, że ktoś ma jakiś pogląd. Ja nie akceptuję kłamstwa, które się zawiera w tym poglądzie. Ale zaakceptuję to, że on ma prawo posiadać ten pogląd. Ja nie akceptuję tego, że człowiek grzeszy, ale akceptuje to, że człowiek wybrał grzech. Absolutnie akceptuje ludzki wybór. Gdzie to jest napisane w piśmie? Już mówię. Kto grzeszy, niech nadal grzeszy. Pamiętacie? Wielkie objawienie. Objawienie pańskie. Kto grzeszy, niech nadal grzeszy. A kto święty, niech się uświęca. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg akceptuje wybór człowieka. Amen? Amen. Każdy wybór. Czy to znaczy, że Bóg zgadza się ze złym wyborem człowieka? Nie. Bo Bóg wie, że zły wybór człowieka jest patologiczny i niszczy tego człowieka. Ale Bóg się zgadza z wyborem tego człowieka. Rozumiesz? Z tym, że człowiek mógł wybrać to. Jak to się ma w komunikacji naszej? My musimy umieć pozwolić ludziom posiadać swój punkt widzenia. Kiedy wchodzimy w komunikację z drugim człowiekiem, to nie zabieramy się na dzień dobry do odzwalczenia jego punktu widzenia. Od razu jestem tutaj, w ogóle w Duchu Świętym, ja od razu tutaj oszedłem, jak się patrzy na ciebie, mówię cześć i odejdzie. Cześć. Rozumiesz? Ja kiedy wchodzę z interakcji z ludźmi, to wchodzę na ich poziomie. Na ich poziomie wchodzę. Jeżeli on będzie chciał prezentuje jakiś poziom w danej chwili, to ja będę na tym jego poziomie w ogóle. Cały czas będę na tym jego poziomie. Gdzie znowu przykład piękny? Jezus, 4 rozdział Ewangelii Jana. Co robi? Oczywiście prowokuje, jak to ma w swoim stylu. Siada w centrum wioski pod studnią. Tak? Przychodzi Samarytanka. Samarytanie i Żydzi, my dzisiaj mało to rozumiemy, ale to są dwa ze sobą zwalczające się byty. Żydzi uważają się za kastę bardzo wysoką. Samarytan uważają w ogóle za plebs, wręcz zło konieczne.
rozumiecie, szumowinę społeczną. No przecież to są pomieszańcy. Oni oddają chwałę Jahwe wprawdzie, ale też bogom innym, prawda? Bałwochwalcy, łotry, nic nieznaczący ludzie. Nie wolno z nimi rozmawiać, bo to jest hańba dla Żyda. Nie wolno ich dotykać, bo jest to nieczyste i trzeba by złożyć trzy gołębie, proszę Ciebie, za karę. Rozumiesz? Nie daj Boże z nimi coś zjeść przy jednym stole. Od razu do kapłana, proszę Ciebie, i ofiara. A ten usiadł przy studni. Ta przychodzi, a odrzuca jej tekst. Daj mi wody. Koniec. Daj mi wody do Samarytanki? Ona mówi, jak? Ja? Przecież ty nie możesz ze mną jeść przy jednym stole. Rozumiesz? Ty nie możesz w ogóle się ze mną napić z jednego kubła. Ty byś musiał złożyć ofiarę w świątyni. W kulturze żydowskiej to oznacza też pomoc moim mężem. Chodzi o to, że on zaczyna z nią rozmawiać o czymś, co jest na jej poziomie. To jest jej poziom. Rozumiesz? Komunikacja. Wejście w sytuację drugiego człowieka. On wszedł w sytuację tej kobiety. On wszedł w jej sytuację. Umiejętnie to zrobił. Mistrz majstersztyku. Rozumiesz? Odłóż na bok swój punkt widzenia i postaraj się zobaczyć rzeczy z punktu widzenia drugiego człowieka. I teraz zobacz. Kiedy to zrobisz, zdasz sobie sprawę, że inni ludzie najprawdopodobniej nie są takimi złymi, takimi trudnymi i takimi upartymi lub nierozsądnymi, jak uważałeś do tej pory. Od razu na początku cię to rozbroi. Prawdopodobnie po prostu reagują na sytuację zgodnie z wiedzą i doświadczeniem, które posiadają. Oni mają taką wiedzę i takie doświadczenie, więc tak reagują. Skoro ja wiem, że oni tak mają, to ja już wiem, co mam dalej robić. Ale musiałem odłożyć na bok. Rozumiesz? Na bok musiałem coś odłożyć. Na bok. Jakiś swój punkt widzenia. Żeby umiejętnie wejść w komunikację z drugim człowiekiem. Ci z was, którzy jesteście w małżeństwach, chyba doskonale to rozumiecie, albo uczycie się rozumieć to. To jest wejście w położenie drugiego człowieka. Jak może mężczyzna wchodzić w położenie kobiety? Jak może kobieta wchodzić w położenie mężczyzny? Rozumiesz? To jest ustawiczne małżeństwo. Ustawiczna potrzeba wchodzenia w położenie drugiego człowieka. Mężczyzna, jak to będzie matematycznie, na 6 jednostek to jest, masz powiedzmy 6 jednostek testosteronowych. W tym czasie kobieta ma 0,3 do 0,6. Rozumiecie? On ma 6, ona ma 0,6. 10 razy mniej. To w jaki sposób u niego funkcjonuje testosteron jest zupełnie inaczej, niż u niej funkcjonuje testosteron. Na przykład. To, co dla niej jest nie aż tak nieistotne, dla niego jest bardzo istotne. Rozumiecie? Na przykład przeciętny mężczyzna, emocjonalność ma na równi z seksualnością. Rozumiecie? A kobieta tak nie ma. Przeciętna kobieta. A mężczyzna przeciętny tak ma. Dla niej przytul mnie najczęściej oznacza chodź ze mną do łóżka. On tak to rozumie. Ona mówi przytul mnie, a on słyszy chodź ze mną do łóżka. A ona mówi chciałem, żebyś mnie przytulił. A on mówi myślałem, że chciałeś, żebym cię przeleciał.
na tą samą literę. Dlaczego on tak słyszy? Czemu on tak słyszy? Bo on jest tak skonstruowany, wiecie, przez kogo? Przez Boga. To Bóg mu załadował te frakcje testosteronowe do organizmu. I to Bóg oszczędził jej tych frakcji testosteronowych. Dlaczego? Bo oni muszą się nauczyć wchodzić w własne położenie. On musi zrozumieć, że nie każda chęć przytulenia się przez nią oznacza chęć pójścia do łóżka, a ona vice versa. Na przykład. Rozumiecie? A tego rodzaju orientacja na siebie doprowadza do miłosnej komunikacji dwojga ludzi. Są zorientowani na siebie. I tak jest w każdej sytuacji. To jest umiejętność wchodzenia w przestrzeń rozumienia drugiego człowieka. I rozpoznanie tego, czy on rozumie tak samo jak my, czy inaczej. I zrozumienie, że on zawsze będzie reagował zgodnie z wiedzą i doświadczeniem, które posiada. Z wiedzą i doświadczeniem. Tak będzie postępował. Po drugie, sprawdź poprawność perspektywy drugiej osoby. To znaczy, że ty musisz przyjąć do wiadomości i pamiętać, że ludzie inaczej myślą i inaczej wierzą, i to jest na bardzo różnych poziomach. Ty musisz to przyjąć do wiadomości. Kiedy to ci się uda zobaczyć, to zobacz, jak to rozwiąże wiele problemów. Że przyglądasz się drugiemu człowiekowi, zdajesz sobie sprawę, po prostu on nie umie inaczej. I teraz ja muszę postąpić w taki sposób, aby jemu pomóc na jego poziomie, wejść w komunikację na jego poziomie. Rozumiecie? Dam ci przykład. Jesteś charyzmatykiem, wierzysz w uzdrowienie. Teraz przychodzi do ciebie człowiek z twojego kościoła, też charyzmatyk. Twój kolega, koleżanka, przyjaciel, przyjaciółka z kościoła. I mówi tak. Pomódl się o mnie. Jestem chory. No i ostatnie rzeczy, której się spodziewa, to to, że ty mu wyjaśnisz, że w ranach jesieńcach Jezusa jest jego uzdrowienie. Komunikacja. On przyszedł i powiedział, a on jest w tym samym kościele. On doskonale wie, że w ranach jesieńcach Jezusa jest jego uzdrowienie, bo słyszał go tak samo dobrze ode mnie, jak i ty słyszałeś to. I on to słyszał, i ty słyszałeś to ode mnie, w tej samej Biblii to przeczytałeś, on wszystko to wie, ma te same fundamenty, te same podstawy, wszystko ma. Chory jest. A ty go informujesz, że w ranach jesieńcach Jezusa jest jego uzdrowienie, składasz mu świadectwo, jak ty zostałeś uzdrowiony. A wiesz, po co on przyszedł do ciebie? Po pomoc. Co on tobie komunikuje? Potrzebę pomocy, tak? A nie potrzebę studium teologicznego. Zgadza się? Czy on cię poprosił, żebyś mu wyłożył wymianę krzyżową? Czy on cię poprosił, żebyś mu fundamenty zrobił? Czy on cię poprosił, żebyś mu zrobił szkolenie charyzmatyczne? Nie. On cię poprosił, żebyś się o niego pomodlił. Musisz wejść w miejsce tego człowieka. Tak, nie zbudował wiary. To źle, że tej wiary nie zbudował. Ale fakt jest taki, że nie zbudował. Nie ma jej dzisiaj. I nie przyszedł do ciebie po to, żebyś budował jego wiarę. Przyszedł do ciebie, żebyś mu pomógł swoją wiarę. On do ciebie po to przyszedł. Rozumiesz? Wchodzisz w położenie tego człowieka, oceniasz sytuację, nie wdajesz się w tej chwili w osąd problemu, tak? Tylko komunikujesz to, co należy.
później, jak będzie zdrowy, w pełni sił witalnych, bardzo Cię proszę, rozmawiaj z tym człowiekiem, jak się buduje wiarę w temacie uzdrowienia. Ale jak będzie zdrowy, jak będzie mocno stał na nogach. Rozumiecie? To tak ma działać. Komunikacja. To jest empatia. To jest sprawnie, to jest sprawdzenie poprawności perspektywy drugiej osoby. Ja to sprawdzam. Ja sprawdzam, jaką ona ma. Ja w sobie to sprawdzam. I dochodzę do wniosków. Nie, nie ma wybudowanej wiary. Okej? Muszę działać. Nie pouczać. Muszę działać. Muszę pomóc. Po trzecie, sprawdź swoją postawę zawsze, jeżeli chodzi o komunikację. Czy bardziej troszczysz się o to, by wszystko zrobić na swój sposób? Wygrać, mieć rację? Czy twoim priorytetem jest znalezienie rozwiązania, budowania relacji i zrozumienia inności drugiego człowieka? Zbadaj siebie. Oceń, czy bardziej troszczysz się, aby wygrać, mieć rację, zachować twój sposób myślenia, czy bardziej troszczysz się o znalezienie rozwiązania w danej sytuacji wobec tego człowieka, budowania relacji i zrozumienia inności tej osoby. O co się troszczysz bardziej? Intencja jest bardzo ważna. O co się troszczysz bardziej? Na co kładziesz nacisk? Czy podchodząc do drugiego człowieka, zależy Ci na tym, aby coś jemu przekazać z tego, co masz, czy żeby pomóc jemu? O co Ci chodzi? Zbadaj siebie. Ja jestem mądrym człowiekiem i mam bardzo dużo do przekazania ludziom. Chodzi o to, że przede wszystkim przyglądam się na potrzeby drugiego człowieka. Rozumiecie? Dzwoni do mnie ostatnio pewna kobieta, teraz kilka dni temu, 2-3 dni temu. Nie, wczoraj nawet dzwoni. I mówi do mnie tak: Arturze, chodzi o to, że ja stoję w wierze w pewnej sprawie i chciałabym się Ciebie doradzić o coś. Ja mówię, słucham. Mam problem, pojawił się w moim życiu problem z zębem. Bardzo poważny, tam trzeba ciąć, robić różne takie rzeczy. No ja stoję w wierze, powiedziałem, że nie będę tego robić. Odmówiłem jednemu lekarzowi, drugiemu też, jak mówi drugi, też poszedłem się zbadać, drugi powiedział mi to samo, powiedziałem, nie trwam w wierze. Mówi, ale mówi, sytuacja jest coraz gorsza, mówi u mnie. Coraz bardziej mnie to boli, coraz bardziej mówi, wiesz, mówi, co o tym myślisz? Ja mówię, dobrze, myślę o tym tyle, że gdybyś wierzyła, to byś do mnie nie zadzwoniła. Bo wiara jest pewnością. Jak ktoś jest czegoś pewny, to nigdy nie szuka opinii drugiego człowieka. Nigdy i w niczym. Opinii drugiego człowieka szukamy tylko wtedy, kiedy nie jesteśmy pewni. I to jest bardzo proste. Prościej nie można. Do tego ludzie mówią, a to ja konsultuję. Ja mówię, jakbyś był pewny, to byś nie konsultował. To nie jest, żeby konsultować, to nie chodzi o to. Po prostu umieśćmy to w określonym pojemniku. Nie jesteś pewny, więc konsultujesz. Gdybyś był pewny, to byś nie konsultował. I to jest cała filozofia. Ja mówię, i mówię do niej tak, posłuchaj. Zrób tak. A już wiem, stosuję te wszystkie metody, o których do Was mówię. Jestem zorientowany na nią. Rozumiem jej potrzebę, rozumiem jej ból i rozumiem, że nie wyrobiła sobie odpowiedniego poziomu wiary. Nie ma wiary, żeby sięgnąć potem po sukces w tym temacie. I koniec. I mówię do niej tak, posłuchaj, idź do dentysty, zrób sobie ten zabieg,
usuń sobie tam, co trzeba, wyczyść, co trzeba, zlikwiduj ten ból, tak? I zacznij budować swoją wiarę w temacie uzdrowienia na czasy przyszłe. Ona mówi, tego potrzebowałam. Ja mówię, okej. O co chodzi? Przecież ja jej mogłem wszystko powiedzieć, jakie ona błędy popełniła. Co ona nie dociągnęła, co ona nie zrobiła, co ona powinna. Jak należy. I dać jej różne przykłady. Powiedzieć jej o tym, że kiedyś kobieta słuchała tylko mojego głoszenia w internecie, w ogóle jej ząb wyrósł. No bo to jest fakt. Zadzwoniła do mnie, mówi, słuchała twojego kazania, wyrósł mi ząb od razu. Mówię, halleluja. Mówię, tak, ona miała jakiś mleczak, to jej wypchnęło, wyrósł jej ząb, człowieku, super. Mówię, ale ja jej nie złożyłem takich świadectw. Ja ją wysłałem do dentysty. Dlaczego? Bo ja wszedłem w jej położenie. Ja wiem, w jakim ona jest położeniu obecnie. Rozumiecie? Ona wszystkich moich głoszeń wysłuchała, a ma problem z tym zębem. Ja muszę z nią komunikować na tym poziomie. Rozumiecie? Bo to jest ta miłość. To tu jest ta miłość. A więc sprawdź swoją postawę. Po czwarte, słuchaj. Naucz się słuchać. Słuchać, 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 słuchać. Posłuchaj całej wiadomości, które przedstawia tobie człowiek. Całej wiadomości. Nie części wiadomości. Nie skupiaj się, tak jak wam ostatnio mówiłem, na części wiadomości. Najczęściej ludzie słuchają pewnej części informacji i na niej się skupiają i to wszystko. Bo już mają pewną koncepcję, aby w ogóle wprowadzić coś swojego. Nie! Wysłuchaj całej wiadomości, którą mówi człowiek. Słuchaj uszami to, co mówi i jakie dźwięki wydaje. Tak jak o tym uczyłem na poprzednim spotkaniu. Słuchaj oczami. Czyli co mówi ciało osoby podczas rozmowy. Przyglądaj się temu. Jak człowiek reaguje. Jak się zachowuje. Rozumiem? Jak ktoś będzie, ktoś z tobą komunikuje, stoi taki, jest załamany, taki wiesz. Ale jest to charyzmatyk. Ale jest załamany. W ogóle wiesz. I teraz, co tam u ciebie? Super, halleluja. Naprawdę wszystko jest rewelacja. Nieustające pasmo sukcesów, bracie. I co ja mam zrobić? Muszę wejść w jego położenie. Ja muszę rozumieć to, że on wie, czym jest wyznanie wiary. I ja to szanuję. Szanuję jego wyznanie wiary. Ja nie będę z niego wyciągał teraz, rozumiesz, różnych brudów i mówił, weź, no dobra, daj spokój, powiedz szczerze. Nie, nie chcę, żebyś mówił szczerze. Trwaj w prawdzie, halleluja. Ja nie będę z ciebie wyciągał twoich problemów, bo ja nie jestem do ciebie po to, ale ja wejdę teraz w twoje położenie i ja będę wiedział, że masz trudny czas. Nie będę cię wybijał z wiary. Ja nie, wiesz, ja nie przyjdę do ciebie, wiecie, żeby nie przychodzę do człowieka, żeby z nim teraz pogadajmy szczerze. Ja nie chcę pogadać szczerze, bo ja nie chcę go z wiary wybić. Bo ja go znam dobrze. Nie będę go wybijał z wiary, bo ta wiara jest mu bardziej potrzebna niż szczerość mojej strony w tym momencie. Ale ja wejdę w jego położenie i ja zacznę do niego komunikować w taki sposób, aby tego człowieka zacząć podnosić. Rozumiesz? To zacznę robić. A więc nie postąpię w żaden dziwny sposób. Ani nie powiem teraz, no dobra, to bądźmy szczerzy, albo go tam rzucę mu coś tam jeszcze innego pod tytułem, no przecież widzę, jak wyglądasz. Nie o to chodzi. Nie narzucę mu siebie. Ale wejdę potajemnie w położenie pewne tej osoby. I zacznę od środka wprowadzać modyfikacje. Bo w ten sposób pokażę mu miłość. A więc słuchaj tego, co mówi, jakie wydaje dźwięki. Słuchaj oczami, czyli przygląda się, jak jego ciało reaguje, jak funkcjonuje w ogóle jego ciało. Słuchaj też intuicją swoją. Zobacz, co wyczuwasz
wobec tej osoby, z którą komunikujesz. Słuchaj Ducha Świętego w tym wszystkim. Przyglądaj się w ogóle, co się dzieje. Często wiesz, że jest tak, że człowiek ci mówi coś, a Duch Święty ci mówi coś innego o tym człowieku. Ucz się tego, postępować w związku z tym, jak mówi Duch Święty. I słuchaj miłośnie. Bądź otwarty na to, co ta osoba przeżywa w tym momencie. Słuchaj go sercem. Ja to nazywam. Słuchaj go sercem. I piąta rzecz. Taka ważna to umieć pytać, co zrobiłaby inna osoba. W razie wątpliwości poproś o osobę o wyjaśnienie swojego stanowiska. Czyli zawsze prosimy o argumentację. Jeżeli mamy wątpliwości w komunikacji, to zawsze prosimy o argumentowanie. Nie boimy się pytać o argumentowanie. To jest bardzo ważne w komunikacji. Ludziom się coś mówi. Ja na przykład, ja nieraz słyszę, jak ludzie rozmawiają, ktoś coś mówi, drugi tam, okej. A rzadko się słyszy, że na przykład rozmawia ktoś z kimś i coś mówi, ten mówi, ale wiesz co, wyjaśnij mi to. Nie, to nie rozumiesz? No nie rozumiem właśnie, weź mi to wyjaśnij. Co ty przez to rozumiesz? Jakie jest twoje zdanie w tej dziedzinie? A co z tego wynika według ciebie? Nawet jeśli pytania będą trudne, zawsze chciejmy argumentacji. To jest chyba najprostszy, najbardziej bezpośredni sposób na zrozumienie drugiej osoby, w ogóle zapytać, o co ci chodzi. O co ci chodzi? W ogóle wiesz, no ktoś do ciebie coś mówi, wiesz, bo to trzeba być pozbawionym kurtuazji takiej w tym wszystkim, wiesz, nie rozumiesz, bo ludziom się wydaje, że rozumie się. Ale w ogóle wiecie o tym, że ludzie często w ogóle coś innego słyszą. Rozumiecie to? Że ty mówisz coś, komunikujesz jakąś rzecz, a oni co innego słyszą. Ty powiesz w ogóle do człowieka, nie wiem, rozmawiasz z nim o czymś i powiesz, że to są w ogóle takie głupie zachowania, kiedy tak się ludzie zachowują. A on mówi, co mówisz, że jestem głupi? Nie, no nie mówię, że jesteś głupi, no mówię, że to są głupie zachowania takie. Nie, no słyszałem, nazwałeś mnie głupcem. No to słyszał, że go głupcem nazwałeś. Dlatego nie nazwałeś głupcem. Ty w ogóle w rozmowie określiłeś, że to są głupie zachowania. No rozmawiasz z człowiekiem o zachowaniach. A że ten człowiek jest tak ściśle związany ze swoimi zachowaniami, on w ogóle swoje zachowania uważa za siebie, to mówi, co ty do mnie powiedziałeś? I dlatego są ogromne różnice między tym, co w ogóle mówisz, a co człowiek słyszy. I na przykład, kiedy na przykład ty nie rozumiesz czegoś u człowieka, to też pamiętasz, że to działa tak samo w drugą stronę. I dlaczego trzeba pytać, o co ci chodzi? Weź mi powiedz, co to znaczy, co rozumiesz przez to słowo? Zresztą my Polacy tak nie lubimy tego. Ja zauważyłem, że tu w Polsce to jest coś takiego, że tak ludzie zaraz przychodzą, a co ty się tak wypytujesz, a co to tak? Nie wypytujesz, tylko nie rozumiem, co ty do mnie mówisz. Weź mi wyjaśnij, co ty do mnie powiedziałeś, na przykład, albo co ty rozumiesz przez to. Rozumiesz? A jeszcze wśród wierzących ludzi to są w ogóle takie teksty, to jest w ogóle, to są mistrzostwa, bo uważam, że jednym w ogóle ludzie w kościele, szeroko pojętym kościele, to mają takie problemy z komunikacją, że się w parę nie mieści. W ogóle pytasz kogoś o coś, ja mówię, co tutaj rozumiesz, na przykład, a on właśnie ci powie, no tak jest napisane w piśmie. Ale tak mówią ludzie, no tak mówią ludzie. Przecież ja się wychowałem w klimatach protestanckich w ogóle lata i w ogóle wiesz, i pytasz człowieka, a co tutaj rozumiesz przez to? No ale tak jest napisane w piśmie, ale ja mówię, no dobra, ale co ty rozumiesz przez to, co tu napisane w piśmie jest? No w piśmie jest napisane? No ale co mi jest z tego, że w piśmie jest napisane? W piśmie jest napisane? Powiedzieć wam, co jest w piśmie napisane? Jak ja zobaczyłem, co jest napisane w piśmie, to mnie włosy zaczęły, baby hairy nie rosną. W piśmie jest napisane tak. No, pokażę wam w piśmie.
czytam w piśmie taki tekst. Tutaj Paweł mówi o tym, żeby się wstawiać, tak? Tutaj o wstawiennictwie mówi w liście do Efezjan 6 rozdział. Mówi, w każdej modlitwie, prośbie, tam zanoście modły w duchu, to już nie ma znaczenia, bo też jest taki, tam jest dużo innych w ogóle słów, no ale generalnie mówi o wstawiennictwie. No i w 19 mówi, i za mnie, czy tam módlcie się za mnie też, tak? I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Taki jest tekst tutaj. Taki jest tekst. Nie? I ten tekst wynika z tego tekstu, to, żeby oni się modlili za niego, aby on śmiało głosił Ewangelię. A teraz posłuchaj, jak brzmi w ogóle ten tekst. To słowo za, które przedstawiło pismo. Za tutaj napisali, tak? To jest greckie słowo, które określa wzwyż, w górę, rozumiesz? W powietrze, podnieść do góry, wywyższyć. To jest to słowo. Oni za napisali. Za. Rozumiecie, co mówi pismo? Pismo mówi za. Tak napisali tutaj, tak? Słowo mowa tutaj, aby dana była mi mowa do śmiałego zwiastowania. Słowo mowa to jest greckie słowo logos. I słowo logos w podstawowym wykładzie, tak? To jest materiał dowodowy, zebrany materiał dowodowy. To jest logos. I wypowiedź Pawła brzmi tutaj mniej więcej, ja nie pamiętam dokładnie jak, bo to mam przetłumaczone, ale ona brzmi mniej więcej w ten sposób. W modlitwach wstawienniczych podnoście moje życie do takiego stanu, aby był logosem dla ludzi. Czyli abym był materiałem dowodowym, przy którym otwierając usta do śmiałego głoszenia, będę dokładnie wykładał królestwo. Rozumiesz? Tak mówi pismo, ludzie mówią, bo tak mówi pismo. A ja po Jezusie powiem, jak czytacie? Ludzie mówią, tak napisano. Jezus mówi, a jak czytacie? To jest chrystusowe pytanie. Nie, co mówi pismo, tylko jak czytacie pismo? Co z niego wyczytaliście? Paweł mówi, w modlitwach, on nie mówi, żeby go bronić w modlitwach, żeby on śmiało głosił czy coś. On nie mówi, on mówi, podnoście moje życie modlitwami wstawienniczymi. Aby jakość mojego życia była logosem. Gdziekolwiek pójdę, żeby ludzie czytali mnie jako w ogóle zbiór zasad i reguł Bożych. Człowieku, to mówi Paweł. Wiesz. A ludzie mówią w ogóle, pytasz go, jakie jest zdanie, a on mówi, bo tak jest napisane. Takie zdanie. Ja mówię, ale się pytam o twoje zdanie. Z argumentu. A więc pytajmy śmiało, co ty rozumiesz przez to? Dlaczego tak myślisz? Czemu jest takie twoje zdanie? To są takie podstawowe elementy związane z orientowaniem się na drugiego człowieka. Praktykuj te umiejętności. Po prostu je praktykuj. W normalny sposób praktykuj. Po jakimś czasie zobaczysz, że jesteś o wiele bardziej troskliwy, o wiele bardziej wrażliwy na drugiego człowieka, o wiele bardziej rozumiejący drugiego człowieka. I to nie ma nic wspólnego z humanizmem, zaznaczam. Dlatego na początku zacząłem mówić, stoję na prawdzie. Ja nie biorę drugiego człowieka, bo to jest człowiek drugi. Nie. Ja stoję na prawdzie. Ale z tego miejsca podchodzę do człowieka w sposób empatyczny. Człowiek to nie jest mój wróg. Człowiek to nie jest ktoś, z kim teraz będę walczył. Komu muszę, kurczę, od razu przekazać wszystkie prawdy Boże. Wiecie? To nie tak. Chrześcijanie, gdzie potrzeba, to nie przekazują od razu prawd Bożych. Tam, gdzie nie potrzeba, to od razu wszystkie chcą przekazać. Tam, gdzie potrzeba, idź, zrób na początku tak, jak potrzeba, rozumiesz? Wejdziesz w jakieś miejsce strategiczne, na dzień dobry powiedz, że spotkałeś Jezusa. Zobaczysz, to zmieni wszystko. Rozumiesz? A w pewnych sytuacjach w ogóle ucz się po prostu zwykłej empatii wobec drugiego człowieka.
Zobacz, dam ci takich kilka rzeczy. Zwracaj uwagę na fizyczne i psychiczne rzeczy związane z drugim człowiekiem. Zwracaj na to uwagę, po prostu przyglądaj się, bądź czujny. Słuchaj uważnie i zapamiętuj kluczowe słowa i frazy, których człowiek używa. Jak jesteś zorientowany drugiego człowieka i na przykład słyszysz, jakich słów używa, zacznij ich używać. Takich jak on. Staniesz mu się bliski. Rozumiesz? Staniesz mu się bliski. Wystarczy, że posłuchasz, czego on używa. Jego słów, jego zwrotów. Bądź elastyczny. Bądź gotów na zmianę kierunku w rozmowach. Jako osoba posiadająca większą wiedzę, kieruj rozmowami. Kieruj komunikacją. Ty nią kieruj. Ja na przykład widzę, człowiek zaczyna narzekać. Ja umiem przejść tak w komunikacji, że za chwilę już nie narzeka. Co mu robię? Pomogłem mu. Właśnie pomagam mu w ogóle nie ściągnąć demonów tego życia. No zobaczcie, jak już mu usługuję. Rozumiesz? Już przekierowałem go w ogóle na to. I to nie przekierowałem pod tytułem w ogóle nie narzekaj, w ogóle nie trzeba narzekać. Nie. On narzeka, rozumiesz? A ja mówię, kurczę, jakiego tam szamponu używasz, takie masz fajne włosy? A, wiesz, to takiego super. A to dobry szampon jest. Nie za wielu na siebie pytam, ale tam na Agatę w ogóle wie. No naprawdę, to Państwu coś więcej o tym szamponie. Co zrobił? Przestał narzekać, tak? Przestał narzekać. Zamknęliśmy diabło ryj. Empatią. I szamponem. I szamponem. Rozumiesz? Bo można to zrobić. I szukaj wskazówek. Cały czas szukaj wskazówek. Pytaj, rozmawiaj, przyglądaj się w ogóle. Czy coś ci człowiek może powiedzieć głębszego? Takiego, co pomoże ci go zrozumieć. Zadawaj pytania. Czasami inne. Takie, które są takimi pytaniami pomocniczymi w komunikacji. To ważne są rzeczy. Wiecie dlaczego? Bo jeżeli my nie zatrybimy tego, no to będzie ciężko pójść dalej. Bo nauczono nas tego, aby się bronić. Rozumiecie? Religia i humanizm nauczyły nas obrony. Obrony. Jak nam zabierają rację, to nam się wydaje, że nam wyrywają serce. To jest nieprawda. Nikt ci nie wyrywa serca. Masz po prostu delikwenta, takiego, a nie innego. Rozumiesz? I teraz musisz z nim nawiązać komunikację. Nie? I tych delikwentów masz setki i tysiące wokół twojego życia.